Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z EAFC 24. No i jak po samym tytule widzicie, dzisiaj ponownie głównym tematem będzie zarabianie monet. No i powiemy sobie co nieco o nowym sposobie, który polecam wykorzystywać już po tym nakreślonym w większym stopniu w poprzednim filmie. Zatem zapraszam. Coins Kingdom to największy polski serwer Discord, który gromadzi graczy EA Sport FC. Dzięki doświadczonym moderatorom i aktywnej społeczności będziesz na bieżąco z najnowszymi treściami w grze. Otrzymasz wsparcie w tworzeniu swojego składu i będziesz mógł zdobyć dużą ilość końców. Nasz serwer oferuje również dostęp do grupy VIP, ale miejsca są ograniczone, więc nie zwlekaj. Linki do serwera znajdziesz w opisie. W ostatnim filmie dosyć dobrze moim zdaniem wytłumaczyłem metodę masowej licytacji dobierania kart, natomiast dzisiaj musimy pójść o krok dalej, ponieważ gdy już będziecie mieć te około 50 tysięcy, to możecie, oczywiście nie musicie, ale możecie przejść na inne metody. Czy są one lepsze, czy też gorsze? Powiem tak, są one na pewno inne i też inne czynniki odpowiadają na sukces w danej metodzie, więc po prostu przejdźmy sobie dalej. Rozpocznę od tego, że na serwerze Coins Kingdom oczywiście regularnie dostajecie porady, co robić, kiedy robić, co kupować, kiedy sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Zatem kilka przykładowych kart, które w ostatnich dniach dały mi zarobić na klasycznej masowej licytacji. Są to karty do wykorzystywania właśnie w tej metodzie. Licytujemy taniej, sprzedajemy drożej, większej filozofii nie ma. Natomiast jeśli ktoś chciałby więcej informacji na ten temat, to oczywiście mówiłem już o poprzednim filmie na moim kanale. No ale generalnie znajdujemy się teraz na stronie, która zwie się Foodbin Market. No i widzimy tutaj spadki i wzrosty. Co one oznaczają? Są to karty, które wzrosły i spadły odpowiednio najwięcej w przeciągu ostatnich 24 godzin. Możemy ustawić sobie 4 godziny oczywiście, jeśli ktoś woli. No i teraz tak, co ja mam do powiedzenia? Jest to bardzo przydatne narzędzie, mówiłem o tym na pewno w poprzednim roku. Jest to przydatne narzędzie, zwłaszcza w kolejnych etapach gry, niekoniecznie w dniu premiery, czy też w okolicach premiery, ponieważ możemy się nim posłużyć w kwestii inwestycji. Widzimy, że dana karta na przykład spadła o aż prawie 30%, zatem może być to po prostu dobra inwestycja. No a jeśli chodzi o karty, które po prostu są po wzroście, no to mam do powiedzenia tyle, że są to dobre karty do licytacji po prostu na bieżąco, więc możemy sobie je wyjmować i sprzedawać drożej, tak jak tłumaczyłem. Natomiast dlaczego są one dobrymi pomysłami? Moim zdaniem dlatego, że łatwiej wylicytować je z odpowiednim zyskiem, z tej racji, że rynek jeszcze nie zdążył przyzwyczaić się do ich nowej ceny. Zatem moim zdaniem, po moich odczuciach, po prostu z tego wynika, że jest to po prostu nieco prostsze. To jeszcze tak tylko pokrótce zahaczając o poprzednią metodę, gdyby ktoś szukał zawodników, których mógłby sobie je licytować, to jest to także dobra opcja, jeśli właśnie takowych wyborów szukacie. Przechodząc sobie do WebUpa, zaprezentuję w tym momencie metodę, którą możecie wykorzystywać, jeśli już macie około 50 tysięcy monet. No więc rozpocznijmy, weźmy sobie przykład, który w tym momencie na pewno wyskakuje Wam na ekranie, że po prostu na nim sobie działałem i udawało się, to było to po prostu pozytywne działanie. Juan Cuadrado, dajmy mu cień, bo tak troszkę zastanawiałem się, czy dać mu może myśliwego, może katalizator, ale weźmy mu cień, zaraz zobaczymy, czy na katalizatorze również to będzie jako tako po prostu działało. Nie wiem, ile on może kosztować, tak strzelam, 2500, może troszkę więcej, no i za 3000 ten zawodnik powinien sobie spokojnie schodzić. Zatem my szukamy licytacji za 2500, a najlepiej troszkę mniej. Więc na przykład tutaj bym sobie go podbił za 2300, żeby po prostu ten zysk już był nieco większy. W tej metodzie chodzi o dokładnie drugą rzecz, o dokładną odwrotność poprzedniej metody, ponieważ szukamy dużego zarobku, rzędu 800 monet, nie wiem, 1000 monet na karcie. Może to być oczywiście więcej, lecz po prostu rzadko to się zdarza. Nie zależy nam na ilości kart, zależy nam na zysku na jednej karcie. To jest ta różnica podstawowa pomiędzy tymi dwoma metodami. Ale sprawdźmy sobie jego w przypadku katalizatora. Widzimy, że tutaj będzie już dużo tańsza karta, zobaczmy sobie, 1000 końców, być może 1200, już mamy 3, więc za 1400-1500 powinien się ten zawodnik sprzedawać. Jest to trochę za mała kwota, żeby jakoś z tego wybrnąć moim zdaniem, ale gdyby był za 1100, to by było bardzo fajnie.
no weźmy sobie na przykład takiego za 1100, weźmy sobie go tutaj też podbijmy, no i po prostu oczekujmy. Ta metoda jest o tyle też fajna, że jest dosyć bierna, ponieważ widzimy tutaj, że 49 minut najdłuższa nasza licytacja trwa, więc w tym czasie możemy rozegrać spokojnie nawet 3 spotkania, jeśli ktoś zdąży, więc możemy też tak zarabiać troszkę biernie, nie skupiając się na tych kartach, podbijamy i uciekamy na przykład grać spotkanie lub też robić inną rzecz. Jeśli chodzi o zawodnika ofensywnego, na którym mi to działało, musi być jakiś przykład, ale na przykład na serwerze Coins Kingdom mamy nawet osobną listę ukierunkowaną na takich zawodników, na których ta metoda będzie z pewnością działać. No i widzimy, że taki Deulofeu 2200, 2300, weźmy sobie 2500, no to już będzie troszkę za dużo, więc myślę, że takie 2400 to jest kwota, za którą Gerard Deulofeu by po prostu zszedł. Zatem 1900, myślę, że to będzie odpowiednia rzecz, którą powinniśmy teraz zrobić. 1900 sobie podbijamy właśnie Gerarda Deulofeu, no i po prostu czekamy. No i widzicie, że w tym momencie na przykład mogę iść sobie pograć spotkanie, porobić tak 50 kart, zostawić i po prostu iść grać. Zatem na pewno do plusów tej metody należy to, że jest ona bierna. To moim zdaniem jest największy plus tej metody, ponieważ można robić masę innych rzeczy w trakcie zarabiania, no ale musimy pamiętać o tym, żeby ten zysk był odpowiednio wysoki, ponieważ gdy taki nie będzie, gdy będzie podobny do na przykład metody poprzedniej, którą była masowa licytacja, no to jest to totalnie nieopłacalne w kontekście dużego zarobku. Oczywiście zarobimy, no ale moglibyśmy zarobić dużo więcej, niewiele większym kosztem zarabiając właśnie na masowej licytacji, więc pamiętajcie, że do 800 monet, troszkę nawet więcej, może 1000 monet na karcie, oczywiście zależy też od ceny zawodnika, bo czasem nie jest to możliwe, żeby zarobić 1000 monet na karcie w przypadku tańszych graczy. Oczywiście rzeczą, którą również możecie wykonać, jest ustawienie sobie tutaj złoty, rzadki, no i następnie na przykład danie sobie napastników, no i później analogicznie uzupełniamy to o styl gry myśliwy w przypadku zawodników ofensywnych, w przypadku defensywnych oczywiście cień. No i tutaj również możemy sobie przejechać na sam koniec, ale może ustawmy jakieś widełki tutaj sensowne, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Weźmy sobie może 5000, 6000, żeby tych kart po prostu było tutaj mniej. No i teraz jak najbardziej możemy jechać na koniec. Dlaczego na koniec? Dlatego, że jest tam po prostu najwięcej świeżych aukcji, które dopiero wystartowały. Oczywiście w okolicach godziny, gdy te aukcje wychodzą. O, to jest ta strona. No i teraz tak, trzeba mieć oczywiście w miarę rozeznanie, jak dana karta kosztuje, żeby po prostu wyłapać okazję, ale jeżeli widzimy, że dana karta może być potencjalną okazją, oczywiście możemy porównać cenę, ale nie z wszystkimi kartami, tylko z tymi, które są oczywiście ze stylem gry myśliwy, czy też cień. Na szybko można to robić, oczywiście na konsoli będzie to dużo bardziej sprawne. No i jeżeli nam się uda wyłapać okazję, to na kup teraz kupujemy zawodnika i być może zarobimy również pewnie podobną sumę lub też w przypadku niektórych fajnych okazji więcej. Na przykład tutaj jest Depay za 5000. Ja nie wiem, ile on kosztuje, ale na przykład widzę, że tu jest za 5900, więc mnie to troszkę zastanawia. Mogę sobie wejść na przykład tutaj, wpisać sobie Depaya. No i zobaczymy już, czy to jest okazja, czy też po prostu zwykła zmyłka. 6000 na przykład sobie ustawmy, może to jest troszkę przegięcie. Dajmy sobie te 5000. No i to na przykład nie jest okazja, ponieważ 4900 jest tutaj dostępny Depay, więc no niekoniecznie, ale na przykład gdyby był za 4400, no to już bym go sobie wziął. Zatem widzicie, że tutaj czasem mogą się wyświetlić te okazje, no a też jest na pewno plus tej metody, a w zasadzie rodzaju robienia tej metody, sposobu robienia tej metody jest to, że oczywiście widzimy wszystkich zawodników dostępnych z stylem gry myśliwy lub też cień w danej półce cenowej. To jest ważne, żeby tutaj ustawić sobie półkę cenową, żeby nie jechać po prostu tych stron w nieskończoność, zatem po prostu to jest na pewno plus robienia tego w ten sposób. No a teraz pozwólcie, że kawałek filmu poświęcę na moje przemyślenia dotyczące produkcji, ponieważ również chciałbym się wypowiedzieć w tej kwestii. Nie będzie to długie. Uważam, że gameplay jest aktualnie naprawdę dobrej dyspozycji i mi osobiście siedzi taki właśnie gameplay. Mam nadzieję, że będzie jak najmniej łatek, ponieważ wiem, że na PC już jakaś była. Podobno to taka bardziej techniczna aktualizacja, natomiast mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej, ponieważ jest naprawdę dobrze. Może to takie złudne wrażenie, ponieważ jest niecały tydzień gry, a w zasadzie dla osób nie posiadających wersji Ultimate lub też EA Play, no to premiera gry dopiero nadciąga wielkimi krokami. Zatem
zatem uważam, że jest to jeszcze za wcześnie. Jeśli chodzi o paczki, co ja o tym myślę, że 250 tysięcy bodajże paczka się pojawiła w sklepie, 275 tysięcy nawet i 175 tysięcy mamy tutaj, no jest to coś niesamowitego, naprawdę. Kiedyś na taką paczkę za 100k nawet, pamiętam, musieliśmy czekać do Team of the Year, a tutaj widzimy już paczkę za prawie 300 tysięcy, co w ogóle jeszcze chyba 2-3 lata temu było niewyobrażalne, żeby w ogóle paczka za taką kwotę była w sklepie, była dostępna, była stworzona w FIFA. No a teraz widzimy to jeszcze przed premierą. Jest to dla mnie coś niesamowitego, mam nadzieję, że się to nie powtórzy, bo jest to duży minus. No ale tak kończąc już film, dużym plusem jest dla mnie to, że mamy ewolucję. Naprawdę jest to dobrze zrobione, lepiej niż Food Moments. Food Moments moim zdaniem totalnie zmarnowany potencjał. No na razie ciężko mi wybrać taką kartę, którą bym na pewno chciał właśnie szkolić w tych ewolucjach. No ale myślę, że coś wybiorę. Też fajne jest to, że jest właśnie to ograniczenie overalla, ponieważ nie możemy tam dać byle kogo, żeby zrobić po prostu z niego kartę 99. To jest na pewno w porządku. Tak patrząc na karty OP w grze, no to myślałem o Malenie, no i być może to właśnie Daniel Malen stanie się tą kartą, którą będę ewoluował w słynnych ewolucjach. No w tym momencie dziękuję Wam za cały materiał, trzymajcie się, no i cześć.